odcinku z moją stylistką Joanną Dadas ustaliłyśmy, że każdy ma swój styl. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego odcinka, to zapraszam Was tutaj. A w tym odcinku zajmiemy się praktyką. Zobaczycie, jakie stylizacje Joanna wybrała dla mnie na wiosnę, lato. Jesteście gotowi? Zaczynamy! Dobrze, to my się przebieramy. Trochę mamy tych ubrań, ale postaramy się pokazać Wam, jak małymi trikami możemy zmieniać stylizację. Wiążąc, nie wiem, marynarkę w talii, czy zmieniając to dół. To już tym ja już. Zaczynamy. Możemy sobie tutaj zamiast naszyjnika związać apaszkę, taką wąską, już macie lat 70. No co? Super, super. Lekki brzuch. Możesz sobie na to pozwolić, wspaniałą swoją talią. Sześciopak. Tak. Nie, sześciopak nie jest zupełnie do niczego potrzebny. Także mała skórzana torebka i myślę, że to taka przejściowa, fajna stylizacja na wiosnę, wiosna-lato. A czy ta torebka, ta czarna, do kopertówka na ramię czy do ręki? Myślę, że mała brązowa torebeczka na ramię, której akurat w tym momencie nie mamy, ale możemy na przykład spróbować tą. Polskiej marki zresztą. Fajnie. Super. Myślę, że akurat taka stylizacja, jeśli chodzi o podkreślenie Twojej pięknej talii, jest jak najbardziej super. Długie nogi, szerokie spodnie do dołu. Które wydłużają, nie? Wydłużają bardzo. Wysoki stan, czyli to jest coś, co wszystkie kobiety, nawet te niewysokie, mówią, nie, to nie dla mnie, to nie dla mnie, to nie dla mnie. Ja nie mam talii. Każda kobieta ma talię. Nawet jeżeli ją ma, jest bardziej prosta, to myślę, że te spodnie z wysokim stanem powodują, że właśnie mamy tą dłuższą nogę. To co? Poprawimy się w halkę. Tak, strona jest pogniciona, powinna być wyprasowana. Niestety jej nie uprasowałyśmy. Ale co, to jest świetna letnia sukienka, która moim zdaniem w każdej szafie powinna się znaleźć. Założyliśmy do tego kozaki, bo uważam, że taką sukienkę też można założyć, jak jest trochę chłodniej. I wtedy też jest kolejne przełamanie tej romantyczności. Oczywiście możemy ją związać paskiem. Pod spód najlepiej czarną bieliznę, bo to też dodatkowo podkręca i daje takiego trochę pazura. Podkręca wyobraźnię. Podkręca wyobraźnię. Ja tu się jeszcze trochę poluzuję ramionczka. O, gdzieś są tutaj pod spodem, żeby tej bielizny z przodu nawet było trochę widać. Oczywiście możemy sobie tutaj założyć do tej sukienki, żeby ją jeszcze przyozdobić trochę biżuterii. O, no i teraz ramionczka chowamy. Ta ramionczka w ogóle możemy sobie ucinać, polecałabym raczej je ucinać, bo nie ma nic gorszego, jak znaczy nie ramionczka, tylko te szlóweczki. Te szlóweczki to są szlówki, które są dla potrzeb sklepowych. Możemy sobie też zawinąć tutaj, to w każdej rzeczy możemy, żeby ją trochę zmieniać, możemy sobie zawijać rękawki, co powoduje, że dana rzecz wygląda inaczej. Inaczej, tak. To są takie zabawy ubraniami, których zazwyczaj nie mamy pomysłu, że możemy to zrobić, ale każde ubranie możemy zmienić. Poluźnienie tych ramionczek spowodowało, że widać bieliznę i powoduje, że już nie jest tak halkowo. Mhm. Że to jest właśnie podkręcone i fajnie wygląda. Także nie bójmy się prześwitów, nie bójmy się ciemnej bielizny pod jasnymi rzeczami. Pod jasnym t-shirtem, pod jasną koszulą. Oczywiście są sytuacje jak biuro, są sytuacje jak biznesowe spotkania, kiedy to jest niemile widziane i nie dobrze widziane, ale w takiej stylizacji jak najbardziej to podkręca jeszcze trochę sexy, trochę z pazurem. Super. Stylizacja.
której działamy kontrowersyjnym połączeniem. Którego nikt nigdy by nie wybrał oczywiście, czyli czerwień z różem. No i kontrowersyjnym jest jeszcze obrazek, który bardzo często też popełniamy błędy. Bo wybieramy obrazki, ale często one są nieodpowiednie, czyli nie zastanawiamy się nad tym, co mamy tam napisane, co tam jest narysowane. Ja akurat wybrałam tu Marilyn Monroe, bo uważam, że ona jest zawsze super. Każda kobieta może się z nią utożsamić, także warto jest mieć jakąś taką historię, którą się zgadzamy ideologicznie, co tutaj mamy napisane albo narysowane. Też trzeba uważać z obrazkiem, jeśli chodzi o nasz wiek. Jeżeli oczywiście nie dyskryminuje kobiet ani w starszym wieku, ani w młodszym, ani w średnim, ale też się nie przebierajmy. Jak mamy, nie wiem, 50 lat, to na siłę nie zakładajmy obrazków na t-shirtach, które zakładają nasze córki, bo to wygląda po prostu źle. Wyglądamy jak przebrane za nastolatki po prostu. Wydaje mi się, że to jest wtedy źle oceniane. Z daleka nas widzą wszyscy, idzie nastolatka, a patrzą z bliska, że to jednak nie jest nastolatka i to wygląda wtedy dziwnie. Połączenie kolorystyczne i znowu monochromatyczna stylizacja, która jest sportowa, ale sprawia wrażenie eleganckiej poprzez to, że jest w tonacjach różowo-czerwonych. To jest dla mnie bardzo wspaniałe doświadczenie, bo teraz się czuję w tym dobrze. Ale jak zaczęłyśmy pracę, to miałam tak dużo kolorów, że wszystko w mojej szafie było praktycznie czarne, szare, białe, tak, takie bardzo nagowane. Się zrobiło kolorowe. A potem zaczęło się kolorowe, najpierw od swetrów kolorowych, które uwielbiam. I teraz pamiętasz, jak kiedyś dałaś mi marynarkę różową, to tak. Takie nie, a teraz? Żeby może nie przesadzić już z tym kolorem, możemy oczywiście założyć, wiesz, sportowe buty, klapki. Również czarne klapki, albo co, czarne półbuty, może nie musisz wszystkich przymierzać, ale to są buty, które jak najbardziej też będą do tego pasowały. Oczywiście, no nie wszyscy mamy kolorowe buty, bo to też jest kolejny etap, którym trzeba jak gdyby się oswoić. Co, adidasy czy półbuty? Zawsze adidasy, bo to nam spowoduje taką już w ogóle na sporcie stylizację. Adidasy to jest w ogóle też teraz but, który jest cały czas w trendach i który raczej już nas nie opuści. To jest taki powrót z lat 80., 90. To są ogólnie świetne stylówki z tamtych lat, które bardzo się mocno zatrzymały w naszym teraźniejszym czasie. Proszę jeszcze powiedz o tym, co wspomniałaś poza kadrem, że warto kupować ciuchy nie takie strasznie przylegające, czyli te spodnie są takie paradoksalnie trochę luźne, jest mi w nich super wygodnie. Popełniamy błędy, bo kupujemy za małe. Za małe ciuchy. Za małych ubraniach wyglądamy grubo, dosadne, ale to, bo nawet jak nie jesteśmy, nawet jak jesteśmy bardzo szczupłe, to nie róbmy tego, kupujmy na siebie dobre ubrania. Nie przesadnie za duże, chociaż teraz to jest modne i mam za dużą bluzę, ale jest pewna równowaga. Mam wąskie spodnie i szerszą bluzę. Lubię tak się nosić, bo lubię się czuć wygodnie, komfortowo. I uważam, że każdy się powinien czuć komfortowo w swoich ubraniach. Podstawowym błędem jest to, że ubieramy się całe dopasowane ubrania. To też nigdy nie wygląda dobrze. Równowaga musi być w proporcjach, czyli też taką fajną zasadą podstawową i prostą jest to, żeby była góra luźniejsza, tak jak tutaj jest, koszulka jest trochę luźniejsza. Jest równowaga w tym, że mamy dopasowaną talię, ale tu znowuż mamy trochę luźniej, czyli tu jest dopasowane, tu jest luźniej, tam jest luźniej. Jest równowaga w proporcji. Super. Ale proporcja jest wszędzie, w każdym. Robimy zdjęcie. Robimy zdjęcie. Piękny strój, letni, właściwie letni, można powiedzieć, kamizelkę. To jest stylizacja monochromatyczna, to jest coś, co ja najbardziej lubię, czyli niezależnie czy ona jest bardzo, bardzo elegancka, to poprzez jednolitość koloru tą elegancję nam wyciąga. Tutaj możemy żonglować dodatkami, tak naprawdę powodując miejsce, gdzie się w to ubierzemy. Klapki założyłyśmy, to są buty, które mnie najbardziej osobiście pasują do tej stylizacji, ale możemy założyć również sandały. Opcja bardziej wieczorowa, taka nie? Taka opcja bardziej wieczorowa. No to jest zestaw, który możemy się na przykład ubrać na jakieś, nie wiem, okazje teraz najbliższe, komunie. Koktajl party, party w ogrodzie, spotkanie popołudniowe, jak jest ciepło.
poprzez dodanie jakiejś delikatnej biżuterii też podkręcimy tą stylizację, że ona będzie bardziej elegancka lub bardziej dzienna. Tak naprawdę można pod spód założyć koszulkę, cienką koszulkę na ramionczkę, żeby czuć się bardziej komfortowo, ale jak najbardziej czarny biustonosz podkreśla jeszcze troszeczkę charakter. Też dodaje pazura takiego, dodaje takiego pazura, także nie bójmy się tego połączenia czarnego z bielą, bo to jest bardzo, bardzo fajne połączenie. Kieruje się też modą skandynawską bardzo mocno. Tak naprawdę to tak trochę mnie charakteryzuje, można rozpoznać trochę moje stylizacje. Przez te grzeczne bluzeczki, zapinanie pod szyję oczywiście, którego nie wszyscy lubią i zawsze krzyczą, że je nie lubię być zapięta pod szyję, a ja lubię. Żartuję. No i to jest taka typowa stylizacja skandynawska, zresztą w trendach teraz te duże kołnierze. Tak naprawdę wzór, mały wzór łączka to jest dosyć trudny wzór. Ta bluzka akurat jest fajnie zrobiona, bo jest wykończona białym, czyli ten wzór jest jak gdyby zakończony i zamknięty. To są, łączki są trudne. Ona jest tu połączona z mocniejszymi spodniami. Buty sportowe. Znaczy według Skandynawów to założyłybyśmy tutaj tak naprawdę Adidasy, zielone. To co, zielone? Jeszcze nie miałyśmy zielonych. Do takich zielonych mokasynów możemy też zakładać kolorowe skarpety. Tutaj wypasowały albo, to jest już takie szaleństwo, albo niebieskie, czyli w kolorze spodni, żeby było prosto. Albo dopasowujemy skarpety do butów, albo dopasowujemy skarpety do spodni. Oczywiście możemy też założyć na gołą stopę. Gdzie w takiej stylizacji? Wszędzie. Na spacer, na lunch w ciągu dnia, na spotkanie. Wszędzie. Tak naprawdę tutaj poprzez biżuterię też możemy założyć większe kolczyki i jak gdyby troszkę podbić tą elegancję. Super. Fajnie, nie? Tak, bardzo fajnie, bardzo mi się podoba, bardzo dobrze się czuję. Nawet w łączce, która jest trudna. Nie, no świetna jest ta marynarka. Prawda. Imprezy, premiery. Możemy w takim stroju jak najbardziej. W tym stroju możemy również na koniec premiery wybrać się na imprezę do klubu, zdejmując na przykład marynarkę i zostać w samej bluzce. Mamy tak, spodnie z wysokim stanem, koszulkę znowuż niewyprasowaną. Możemy zdjąć marynarkę i być bez marynarki. Ale możemy dobrać torebkę. Ale super, bo jakby to jest wieczorowe. Ale też takie jest niezobowiązujące z pazurem. Dokładnie. No tutaj oczywiście możemy też żonglować butami, bo i będą pasowały nam sandały odkryte, ale również będą nam pasowały płaskie buty, które troszeczkę spowodują, że ta elegancja będzie mniej wieczorowo, bardziej dziennie, ale jak najbardziej też tak, że tutaj mówię, wszystko dodatkami możemy sobie pomagam, żeby sobie pozmieniać. Modelka się przewróciła. Udać się założyć bez... Załóż jednego takiego, bo to... Też fajnie, prawda? No. Jest bardziej dziennie, z pazurem też, te spodnie są świetne. Chodź, już zdejmiemy marynarę i pokażemy. Te spodnie są właśnie też z wysokim stanem, bardzo dopasowane. No oczywiście to jest taka typowo klubowa. Klubowa historia. Klubowa historia. Zapomniałam powiedzieć, duże ramiona też równoważą sylwetkę, czyli optycznie, oczywiście one tu są dość mocno takie przerysowane, ale to powoduje, że wyglądamy na bardzo szczupłe w talii i w biodrach i że mamy bardzo szczupłe nogi i... nie, chodzi o tutaj szczupłość, okay. Ta równowaga. Tu szeroko, tutaj wąsko powoduje nam szczupłość tutaj całego ciała, czyli tak naprawdę każda kobieta jak założy marynarkę z szerokimi ramionami, będzie tu wyglądała drobnie, to jest takie optyczne złudzenie. Co Magda, prosta sukienka, no. Prosta, ale no, taka trochę mniej prosta, ale bo zraźmy, tu jest takie pęknięcie, bardzo fajne pęknięcie, znaczy ty masz piękną talię, pokaż jeszcze raz. Ale to jest też taki fajny trik dla dziewczyn, które nie mają takiej talii, który optycznie nam ją powoduje. Czyli tu jest szerzej i tu jest się optycznie robi dużo węziej.
Fajny też jest wysoki stan w tej sukience, który podkreśla też tą talię i podkreśla długość nogi. Czyli możemy mieć spokojnie do tej sukienki sportowe buty, klapki, adidasy, kozaki, botki. Tak naprawdę do takiej sukienki ja oczywiście zawsze preferuję adidasy, botki dla przełamania, bo pantofelki zrobią z tej sukienki pancie, której nie chcemy. To co, jak mamy wzory? To tak jest, arabsko można powiedzieć teraz, jak się czuje. Jest szaleństwo. No, myślę, że to nadal jest, to są nadal te lata 70, 60 te wzory. Oczywiście pod wzorami możemy też ukryć wiele rzeczy. Myślę, że jak ktoś ma trochę więcej na górze, to też to wcale nie jest powiedziane, że one te duże wzory powiększają. Możemy również, jak jesteśmy w ciąży, fajnie sobie zamaskować brzuszki. Możemy robić wiele zabiegów. Możemy sobie, tutaj są akurat szerokie rękawy, możemy je sobie zmniejszyć, jeżeli nie chcemy ich takich szerokich. Czyli zawijamy sobie rękaw i mamy już małe. Jest już takie obciślejsze, nie? Obciślejsze, ale też schodzimy z tej objętości. Tu można pokazać, jak można wiele rzeczy zrobić. Możemy związać przede wszystkim włosy, co powoduje właśnie taką równowagę. Tu mamy dużo wzorów, ale tu mamy teraz mało gładko i ogólnie lepiej to wygląda. Możemy sobie podnieść kołnierzyk, co też robi się od razu zadziorniej, tak, dokładnie. Możemy wykorzystać pasek. Nie mam tu akurat brązowego paska, dam czarne. Ale brązowy pasek by lepiej by pasował, ale pokażę jak to będzie wyglądało z paski. Może on być pleciony, bo też by taki pasował, który jest w stylu. Oczywiście nie wszystkiego mamy, korzystamy tutaj z Magdy Szafy, nie wszystko mamy. Ale staramy się dobrać rzeczy, które mamy. Super. Super, prawda? Bardzo fajnie. Możemy jeszcze zamiast paska próbować włożyć przodem tą bluzkę w formie. Nie wiem, czy nam się uda całość. Może nam się trochę uda, bo te spodnie są w miarę luźne. Co oczywiście spowoduje zaznaczenie talii. Troszkę skorygowanie sylwetki, żeby nie wszystko było takie obszerne. O. I też nabiera to teraz zupełnie innego wyglądu. Myślę, że ten kołnierzyk postawiony to tutaj też super robi, prawda? No i co wy powiecie na takie kolory? To mój oczywiście wybór, bo te lata 70 gdzieś tam się zawsze mi przyczepiają, jak patrzę na ciebie. No oczywiście nie każdy ma takie spodnie w szafie i nie każdy się odważy je sobie kupić, ale uważam, że jest to fajne szaleństwo. Zaczęłam od najprostszych, bo to było akurat w komplecie ten kapelusz z bluzką. Także śmiesznie sobie to założyłyśmy, żeby to uzupełnić. To jest tak zwana kompozycja klamrowa, ale jak najbardziej tutaj fajnie to wygląda. Oczywiście możemy tu założyć również sandały, odkryta noga wtedy lato. Możemy też założyć koszulkę na ramionczka. Myślę, że to jest bezpieczne, taka równowaga dla wzorzystych spodni. Po prostu biały, prosty t-shirt, który się zawsze sprawdza. I co, mamy tutaj trochę rock'n'rolla. Takiego codziennego. Takiego codziennego, tak, ale z pazurem. Myślę, że na spotkanie fajne w ciągu dnia. Oczywiście latem. Do tego mamy piękną marynarkę, którą zaraz... To jest w ogóle z polskiej marki. Mogę powiedzieć. Tak, Wicher. Wicher, mojej ulubionej dziewczyny. Was pozdrawiam serdecznie. Tak. Wspaniałe dwie projektantki, siostry. Mają po prostu genialne pomysły. Uwielbiam je. Sama mam bluzę na sobie, więc jesteśmy teraz, musimy sobie tak zrobić zdjęcie chyba. O! Także możemy to tutaj... poczekaj, na razie nie zapinajmy. Załóżmy rozpiętą. Tak troszeczkę na luzie. Możemy podwinąć tutaj rękaw. Ok, założę sobie tu na szyi i podciągnąć po prostu. Wtedy schodzimy trochę, dajemy trochę... Czekaj, teraz postawię z tym wieszakiem. Dajemy trochę lekkości, w związku z tym, że to jest dość taki sztywny materiał. Więc poprzez podwinięcie rękawów nadaliśmy tej stylizacji trochę lekkości, ale nadal jest super, super dziennie. Dziewczyny dodały bardzo fajne sznurki. Sznurki są albo do spodni, możemy je sobie wiązać jako pasek, co jest
ciekawe, bo to też zmienia gdyby charakter, albo na kokardkę, albo na węzełek, jak kto ma ochotę. Możemy coś takiego sobie zawiązać na szyi jako choker, co też jest ciekawym pomysłem. Poczekajcie. O, małą taką kokardkę. Zobacz, Magda. Fajnie. Też jest opcja. No i oczywiście kolejna opcja. Zajmiesz na chwilę torebkę, to ja położę ją może. Kolejna opcja jako pasek, czyli podkreślenie talii, którą Magda ma przepiękną. No, możemy ich, oczywiście jak ktoś chce, zawiązać nierówno. Może to być jeden, może to być, mogą to być dwa, bo w komplecie są jak gdyby paski i do spodni, i do marynarki. Możemy sobie podwinąć kołnierz, co daje też takiej zawadiackości. Możemy oczywiście sobie spiąć włosy. Ale fajnie jest ten garnitur, bo jest niby taki zawadiacki, sportowy, tak, ale daje jakąś taką elegancję. Tak, bo poprzez tą właśnie monochromatyczność. Bardzo Wam dziękujemy za spędzony z nami czas. Mam nadzieję, że wszystkie rady Joanny przydadzą Wam się, więc jeżeli macie ochotę zadać jej jakiekolwiek jeszcze pytanie, odsyłam na jej profil. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to zapraszamy Was do subskrypcji naszego kanału Happy Fam. I chyba musimy, Asiu, stworzyć z tego cykl. Koniecznie, było wspaniale. Mi również się podobało. I zadanie domowe, opróżnić szafę. Jak ta szafa się nazywa? Kapsułowa. Kapsułowa. Zapraszamy Was serdecznie. Dobra, mamy to. Do zobaczenia. Do zobaczenia.